Krzysztof! Fajrant zaraz! 15:46. Nie posmarowane, bo się zagapiłem, no. Ale widzisz. Tu stawiamy jeszcze jednego na górę. Uuu, ale tu mamy lipę. Pamiętasz tego, co długiego, żeś jednego wstawił? To jak go teraz nie wytniemy, to później będzie słabo go wyciąć. A on nie może wchodzić nam do tego, do słupa, bo nam będzie przeszkadzał, tu będą szczemiona szły, nie? Drabinki nie ma. Kurde. No czekaj. Jak goś go by trzeba było, ja to zabieram na razie, widzisz. Nie. Chociaż możesz tak uciąć, no to nie ma. Nie ma najmniejszego problemu. A dasz radę to prosto? A daj ja z tej strony trochę spróbuję i tak trochę z tej, trochę z tej i... To nie musi być jakaś igła, żeby nie chodziło. No tak. Tylko tu zaraz jeszcze przykleimy, przykręcimy te kątowniki, nie? To są te wolnostojące ścianki. No nie chciałbym się zdziwić, jutro przyjść, żeby leżały. Jak to tam idzie u ciebie? Prosto? Prosto? Masz naprowadź ją trochę ze swojej strony, podprostuj. Och, tu żem trochę. Bez miotełki się nie obejdzie. No ja teraz mogę trochę. O, właśnie miałem się trzymać. Dobra, komandir. Jest pięknie. A brom brała pani dzisiaj? A dzisiaj jeszcze nie brom brałem. Trzeba było się tych zapytać, co szły. Ale jutro będą szły do sklepu, Krzysiek, na pewno. Dobra, komandir. Po bułki. Ja nie dość zbijam, kurwa, w mandżu. Poczekaj, poczekaj, ja już ci mówię, o co chodzi. Zrobimy tak, tego wstawię, tu dam całego. No i co? I zwijaj mandżur. A kto to przyjdzie? Masz, zabierz radyjko, ja sobie od razu jeszcze ponagrywam tutaj. Jak postęp prac. Co by mi nie wchodziło tu w kadry. Będzie pięknie. Nie, już tutaj to na krótkiej co zrobię. No i dobra. Tutaj mamy takie miejsca. Dobra, zresztą najpierw sobie włożę, a później będę gadał. Chodzi o to, że są ścianki wolno stojące. W pierwszej kolejności wymurowałem te, które mają narożniki. Czy tak jak tam, bo tam jest też, zabezpieczyliśmy w ten sposób, jak tam widać zresztą. Ta ściana też się będzie trzymała. Ta ściana jest lekko sklejona z tą, ale to tak naprawdę dopiero będą połączone, jak przyjdzie tutaj, zostanie wylany ten czpień. Tak więc parę ścian będziemy musieli pozabezpieczać. Najbardziej wrażliwa taka będzie tamta, której nie ma za bardzo do czego zabezpieczyć, więc będziemy musieli ją jakoś stemplami podpierać. A potrafi tutaj wiać, zresztą widzieliście, to jest ta budowa, gdzie pokazywałem kiedyś, tam gdzie teraz Itong stoi, tam stał garaż, który inwestor tutaj sobie postawił blaszany, ale niestety przyszła wichura i zdmuchnęło to wszystko, tak więc no, w Polsce coraz mocniejsze te wiatry wieją, więc zabezpieczamy się.
jak możemy, i tak nie jesteśmy nieraz w stanie wszystkiego przewidzieć. Dobra, jest fajnie. No i tutaj będę miał gotową ścianę, postawię sobie teraz jednego jeszcze bloczka i tu już jutro żyłeczka, zamykamy tą ścianę i zostaje mi jeszcze ta i oczywiście na koniec tamta wolno stojąca. Ona jest co prawda chyba trochę mniej narażona, aczkolwiek nie do końca, bo stamtąd jak wieje, to właśnie centralnie w tamtą ścianę będzie wiało i tam na pewno będziemy musieli ją zabezpieczyć stemplami. Dobra, przy tej temperaturze na dzisiaj 15 stopni, czyli niezbyt gorąco, ale chwilę przed nałożeniem kleju zwilżam sobie to. Te bloczki nie ma takiej potrzeby, bo one leżą, że tak powiem, bardziej w cieniu, gdzieś tam są obrócone, zresztą kusiekiem i tak dalej. One się po prostu nie nagrzewają tak bardzo od słońca. Te po chwili mogę nakładać klej, też nie za szybko, bo będzie się rozmazywało. Chodzi o to, żeby jak zresztą przy wyższej temperaturze to już obowiązkowo lać to wodą, bo moment po prostu ten klej wypija, znaczy woda z tego kleju wypija ten bloczek, jest nagrzany, to nie widać jak to paruje. O, tu troszeczkę muszę sobie, już wcześniej powinienem dać, więc grubszą warstwę, bo mi się zaniżył w stosunku do tego, ale dam sobie na tym, nie będę już go ściągał. Potem tu już jest ostatnia warstwa, ja i tak ją starałem się wyprowadzić, żeby wszystko było na jednym poziomie. W sumie no, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, jeżeli nawet uciekłoby nam gdzieś 2 cm, jeden narażnik od drugiego, nie ma to znaczenia, ponieważ będziemy robili tutaj wieniec po całości, a na wieńcu już wszystko można sobie fajnie wyrównać. No i tyle, tutaj zostawię sobie taki ząbek. O, coś takiego. No i dobra. Także tą ściankę przygotowaną. Tu właściwie mógłbym jeszcze też wkleić, ale dobra, jutro się to zrobi. Krzysiek poszedł sobie tam zwijać przewody, więc nie będę mu gitary truł więcej. Chyba, że za chwilę to zrobimy jeszcze. Teraz najważniejsze dla mnie jest tutaj jeszcze ustawić sobie go. Zawsze robię sobie to w ten sposób, że licuję tutaj do kierni te dwa ustawione. No i oczywiście jakaś drobna korekta jeszcze z poziomicy. Są, że tak powiem, najważniejsze pustaki, bo są to pustaki narożnikowe. No i chciałby być. Dobra, to może za chwilę zrobimy. Pokażę wam ogólnie co, no co dzisiaj udało się zrobić. Właściwie tak, w jeden dzień wymurowaliśmy już o takim drugim etapie, mówię. To jest chyba, który dzień? Zaraz, jeden dzień był pierwsza warstwa. Dwa dni. Trzy. Cztery. No dzisiaj jest bodajże szósty dzień, także jutro myślę, że uda nam się zakończyć. Aczkolwiek może być ciężko, ale tak na spokojnie, na lajcie robiąc, no może nam się uda. To nie ma większego znaczenia, ale jeżeli chodzi o te ściany z Itonga, dwie osoby, jest trochę tych ścian, bo nie są to tylko ściany dookoła, ale jest również w środku, znajdują się ściany nośne. Budynek ma ogólnie powierzchni 100 metrów. Jest dość wąski, dość długi, bo bodajże chyba 14 metrów. Jeżeli chodzi, kurde, nie pamiętam, już nie mam za cholerę pamięci do tych cyferek, ale w szerokości też będzie miało około 7 metrów. Tak więc no nie jest taki na 2-3 osobową rodzinę, naprawdę naprawdę wystarczający. Chcę wam się, bo pewnie teraz ktoś powie, że alkohol się pije na budowie. Otóż nie.
Ja piję kombuczę, którą sam robię. Jakby kogoś interesowało, poczytajcie sobie na necie, co to jest za napój. A przechowuję go w takich butelkach, bo są zamykane, fajne. Naprawdę jest to pyszne. Zwłaszcza schłodzone na upalne dni. Dobra, ale nie o tym mowa. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o odpadki, zobaczcie, jeżeli chodzi o Krzyśka, bardzo dobrze radzi sobie tutaj z tym zagospodarowaniem tych odpadków. Ma wszystko popisane, zobaczcie, ma chwilę czasu, pisze sobie chłopak wymiary, jakie są tam również. Tamtych nie liczę, bo tamte to są w ogóle jakieś takie już połamane, z których się nie da nic zrobić. Więc to jest wszystko, co nam zostaje po budowie i to... I to naprawdę wszystko schodzi na bieżąco. I to jest ta ściana, o której mówiłem, którą będziemy musieli na pewno zapierać. No bo przy większym wietrze niestety ona fiknie. Tak, jeżeli chodzi o zewnętrzne wieńce, wszystkie wieńce w koło idą, ogólnie jeden wieniec na jednej wysokości, który jest z automatu, będzie nad prożem, nad oknami. W środku drzwi na 2,10, a tych drzwi dużo nie będzie, a tu będzie jedno nadproże, które zrobimy na 2,10. Jeszcze muszę zobaczyć do projektu, bo nie pamiętam w tej chwili, ale tutaj jedne, drugie, wiadomo, tu jeszcze będzie ścianka działowa, tak więc tu będą jeszcze pomieszczenia, toaleta, łazienka, więc tutaj jeszcze będzie szła ścianka działowa, że więc tutaj korytarz i tutaj jeszcze będą chyba bodajże 3 nadproże. No tak jakoś wyjdzie. Nie ogólnie z inwestorem, że tak powiem, takie zmiany typu właśnie jakieś przesunięcie ścianek, obniżenie gdzieś jakiegoś nadproża czy coś, to nie są jakieś rzeczy, które wymagają gdzieś tam ingerencji czy kierownika budowy, czy projektanta, więc inwestor sobie na bieżąco tutaj przyjeżdża i po prostu patrzy, co mu pasuje, co nie pasuje, ewentualnie w jaki sposób, co tam, jakieś odstępstwa od projektu zrobić. No i to by było właśnie na tyle. Tam widzicie zabezpieczone ściana również, chociaż tymczasowo, w ten sposób, 2 kołeczki, właściwie 4 kołeczki, 4 żabki, ścianę mamy zabezpieczoną. O, ja zszedłem na dół. Krzysiek! Utniesz jeszcze jednego kawałka, dobra? No jakoś się nauczysz. Jakoś to będzie. No to i tak będziemy nad proże wylewać, więc od razu sobie zrobię na 30,2 mm. Jakbyś takiego uciął tutaj i kończymy tą nierówną walkę. Jutro z rańca sznureczek rozwiniemy. O, te cycuszki trzeba jeszcze poszlifować. To dlatego tak czasami nam wychodzi, że jest jedna strona na przykład wgłębienie, druga, znaczy powiedzmy tak, wpust albo pióro. Ze względu na to, że właśnie, żeby zadysponować wszystkie odpady, to zmieniamy układ tych bloczków, raz murujemy w jedną stronę, raz w drugą. Zresztą widać to gdziekolwiek, gdzie się nie pójdzie. Na przykład tutaj jeden jest w tą stronę, drugi w tą, jeden w tą. O, tutaj to żeśmy poszli dużo, widocznie mieliśmy więcej tych, jak my to mówimy, z dupką, więc zrobiliśmy więcej w tą stronę. Jeżeli chodzi o narożniki, to wiadomo, jeżeli wychodzą na narożniku te wpusty, to później tarką, piłą ścinamy to, no żeby później, czy jak ktoś przyjdzie elewację robić, czy coś, żeby nie musiał nas wyklinać. Tak więc nie zostawiamy po sobie smrodu. Ale najczęściej jest tak, że na te wszystkie budowy wracamy, bo inwestorzy mimo wszystko proszą, żebyśmy robili tam elektrykę, żebyśmy robili czy ocieplenie, czy jakąś podłogówkę, więc przy okazji na jesień, zimę, no mamy również, wracamy, że tak powiem, do tych budów i mamy jakieś tam zajęcie.
Czemu to nie posmarowane jeszcze? No, wiesz, jak się zagadam, zamyślę. No i dobra, żyłeczkę sobie jutro ściągniemy. Czyli właściwie ja tutaj mam jeszcze na jednego pustaka kleju, można by żyłkę założyć. Co ty na to? Mówię, że zostało mi kleju na pustaka jednego. Albo dobra, ja go sobie tu postawię bez żyłki. Sucha ta zaprawa cienkowarstwowa. Już nie mówią, zaprawa cienkowarstwowa, klej. Ale to zawsze na końcu wiaderka. Tak jest. Na jednego.
A widzisz, miałem jeszcze z oprawy trochę, to że nie wyrzucę, nie? A no tak, bo jeszcze musimy to zabezpieczyć, cholera jasna. Trochę za szybko przez tą wioskę jeżdżą. Ja się pytam, gdzie jest milicja w tym kraju? Nie od razu. Którymi, Krzysiek? Nie, tymi nie. Albo przywiozę, kurczę, wiesz co, nie, skręcimy ze 2-3 te takie, co żeś... Te podpórki, wiesz? Wiesz, o które chodzi? Ja już idę je przynieść. I tą wkrętarką to się nie wkręci. Odgarnąłeś tak coś tamtego syfu? Troszeczkę. Co ty tam odgarnąłeś? Pokaż, podnieś do góry. Żeby coś jakiś kamyczek nie podle, nie podszedł, wiesz, to już tak zostanie. No dobra, czekaj. Super. Bo się ta bateria naładowała. Ona się chyba nie ładowała. No. No. Ja to dopiero ma nic ładowała. No? To ona się ładowała, ja nową godzinkę odradzę. Aha. Ale mam chęć na tego pieczonego banana. Kurde, kombuczą zapiję. Zobaczysz. Co to za nazwa kombucha? Kombucha. No nie wiem, no tak się to nazywa. Grzybek japoński. Dobra, bo to nie za mocno, bo to... Ci powiem, że to i tak trzeba będzie żabkami chyba poczęstować na wylot, wiesz? No może. A raczej. Ewentualnie szpaksy, wiesz, kupię. No i tak szalunki będzie na szpaksach chyba robić, wiesz? Krzywy, już widać, że był używany. Krzysiek, wiesz jak to najlepiej było zrobić? To co mówiłem. Dłuższe szpaksy po prostu pokupić, nie? Żeby przeszły na wylot, patrz, daję w ten sposób i z drugiej strony, nie wiem, ile? 360, czy jeszcze dłuższe? Nie wiem nawet. Ja 360 mam dłuższe. No i słuchaj... Ale muszą być, jak oni tam takimi. Tak, i ten, i nawet z drugiej strony kawałek deseczki bym dał i to już by wytrzymało. Bo wiesz, w suporeksie to są... Tak, 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 tak. I temat z głowy, nie? Część na żabkach, część na... Na szpaksach. Jak moja, to twoja budowa. No jak? W Wrocławiu była twoja? Ten mówi, kurwa, to jest twoja budowa. Nie, ta jest akurat twoja, moja była tamta, ta jest twoja budowa. Ja to się kurwa bał, wiesz, masz odpowiedzialność. Odpowiedzialność? No ta jest twoja budowa. Moja jest tamta. Odpowiedzialność. No tak to jest, on powiedział. Weź na chwilę odsunię, zobaczę co to. A nie, bo tam nie jest ten. Jest gra, gitarka.
Ja tu zobaczę, jeszcze te patenty kurde porobię ze spaksami. Coraz więcej tych szalunków. I trzeba trochę zmieniać technologię. Taktykę. Technologię. Taktykę też mam. Ale ten dzisiaj do mnie dowalił, kurde. 280 zł za naprawę, kurde, wiertarki. Próbowałem, żebyś sobie dwie kupił. Skandal, chłopie, kurde, w biały dzień. Ale to nie fajnie to wyszło. To nie fajnie. To. To by to. Nie, czekaj, to jest, ale tak, żeby. Może będzie coś z tego. Kurwa, na jednym mu przyjebałeś. Jeżu, u mnie to krzewa. Jeszcze będziesz mnie tyle tutaj walić, tak? Czemu ja taki niski jestem i to wysokie przykręcam, co? Bo lubisz. A ty nie lubisz? A to jest twoja budowa. Nie. Nie, patrz, wystarczy, że przekręcę za mocno i on już nie trzyma w tym suporeksie. A w drewnie to nie ma siły. Dobra. Nie runie. Wczoraj byłem tam oglądać tego dewelopera, co ci mówiłem, nie? Co to znaczy dewelopera? No co buduje te parę tych domków. To takie cieniutkie kominy, kurczę, pomurowali. No z takiej, nie wiem, co to 18 czy co, z takiej czerwonej. Ja nie wiem, nie robiłem nigdy z tego, nie? Wysokie chyba ze 2 metry i to jedno piętrowy dom, nie? Jeszcze bez dachu, bez więźby, bez niczego. I kominy mu porobili. I zaraz się przewrócą i będzie chuj. Przewrócą się, bo ty wiesz jak zabezpieczyli, zamiast przyrypać na jakieś kantuwy czy coś, to oni dali tylko taką cieniutką deseczkę, nie? Od tego przewiercili tutaj, nie? I tak tą deskę to mogłeś tak, o ty, tak ją mogłeś brzdęk, ona od tego komina tak latała. Jak to zobaczyłem, to mówię, panie, weź sobie pan to popraw, bo będziesz później płakał. Kominów przewrócił. Co? Łaty, wszystko było nabite, tylko wystawą. Nie, no tak. Kominów przewrócić musiał robić ludziom. No tak. Wystarczy się lekko wziąć ręką, kurwa. Dlatego ja kominę robię dopiero jak więźba stoi, nie wcześniej. I leci, nie? Dobra, weź to. Ja kombuczę wezmę. To najważniejsze. Nie no, z tymi kominami to jest zawsze tak. Które te? No, kalesony, nie kalesony. Jak to znowu będzie minus 2 rano. Jeśli żeby to było, Krzysiek, czynne teraz, to bym pojechał i wzięlibyśmy tych szpaksów paczkę. Ale nie ma, kurde, dziękuję, do widzenia. Pozamykane hurtownie. W godzinach naszych pracy, kurde, nie urzędują i koniec. Jej, powiedz, jak mam z tymi ludźmi, kurde, żyć? Do której mamy robić? Do 14? Ale obchód zrobić, nie? Czy nic nie zostało? Wiesz, że ja zawsze coś znajdę. Chociaż wkrętę, chociaż kurde, flamastra. No tutaj też tak trochę lipo, bo zalany tylko słup. Ja zawsze robię na tą wysokość do zera. Wtedy jest fajnie obsypane wszystko i można robić dalej. A teraz będziemy musieli odgrzebywać to i dużo dłuższe szalunki robić. No ale to różne firmy mają różne swoje tam sposoby. No jak się po kimś robi, to trzeba liczyć, że coś tam nie będzie do końca pasowało. To może zostać. No wszystko. O, już buteleczka naszykowana widzę do skupu.
Chcesz pieczonego bananka? Nie. A to ostatnio mam ostre zęby na te banany. A Krzysiek sobie lubi po pracy piwko szczelić. Zresztą jak każdy chyba, no ale ja niestety muszę najpierw dojechać do domu. Krzysztofa, te wiaderka to by można zostawiać. Przecież ich nikt... To ja te buty stare, to co będziemy je? Wozić, tak? Nie, wciągnę w płatki. No ale kiedy? To jest pytanie właśnie, bo ja wiem, że ty to zrobisz. Jak będzie chwila. Jak będzie, ale nie ma, nie? Moją chwilę to zajebiesz na amen mi, nie? Wiesz co? Ja ci kupię, dobra? No ono specjalnie jest moją. Ale na razie robi to o mnie. No to pojutrze by trzeba było tu blaty ściągnąć, bo będą nam tam potrzebne. Chociaż niekoniecznie najpierw zbrojenia porobimy, nie? Ale zrobimy zbrojenie od razu ciach blat, żeby później, wiesz, żeby to trzymało, nie? Komuś co on dzwonił? Co tam mu się urodziło? A, te. Nie no, chcę, żebyśmy mu przyjechali te, no, kanalizację zrobili to i... To jest takie hula hop. No nie, nie. To nie będą tanie rzeczy. No i płytę zalali. Dobry chłopak jest, to go potraktujemy, kurde, z należytym szacunkiem. Tam jeszcze chyba dwie... Tam jeszcze wiechy nie było, pamiętaj. Dwie beczki wody nam zostały, tam jeszcze na jedno spokojnie starczy, ale to mało można wymyśleć. No, no. Ja już tak sobie myślę, że to auto to kiedyś też by trzeba było umyć. Ty, może podjedziemy po drodze na pianę, co? To nie było głupie, tylko że ja na dach nie sięgnę, musiałbym drabinkę mieć. A ty sięgniesz tak, żeby z pistoletu tak umyć od góry? Tak, nie sięgnę. Bo ja to nie sięgnę, nie? Ja mogę boki oblecieć, a ty byś dach najwyżej opierdzielił. I to by było, powiem ci, kurde, dobre. Bo ja w życiu nie sięgnę. Chyba, że weźmiemy jakiś kawałek tego. Reklamę sobie robisz takim brudaskiem, nie? No właśnie. A to i tak nie jest, wiesz, firmowe, nie? Znaczy jest firmowe, ale... Ale nie z tej firmy. Bałagan to też mamy niezły. No dzisiaj rano, kurde, przewiało trochę kalesony, nie? Ja tam wożę swoje, nie odpuszczam. Co tam? Maska. Już? Maska, butelka. Jechane. Jogie. Walutę masz jakąś? Nie mam już. No co żeś znowu zrobił z nim? Nie? No bo dobrze im mówi, kurwa. A jak Zbychu dzwonił, kurwa, żeby zostać tym rzecznikiem, kurwa, policji? Nie. No. Dzwoni i tam mówi, no mam doświadczenie, bo tu pracowałem w tym dziennikarstwie, tego tam, w tym. A tam ten klient, no tak, tak, to dobrze, tego tam. No to umówimy się na tą rozmowę tamtego, nie? A pod koniec ten, kurwa, gliniarz, co odebrał tam na tej komendzie, gdzieś i ten mówi, a jak się pan nazywa? A on mówi, Zbigniew Stonoga. Spierdalaj! Ten gliniarz do niego. To, chyba go wszyscy znają, nie? Albo myślał, że ktoś sobie je robi, wiesz o co chodzi? Ale to po głosie też pozna, nie? No to wrzuć tam tą dychę, ja piątkę mam gdzieś nie, chyba. Banknoty się wrzuca. Nie, to ci się nie wrzuca banknotów. A to ja nie mam tak, to ja mam takie papierkowe. No to musisz tam iść rozmienić. To idź to tam, no to kurde, rozmieniaj. A ja sobie już piątkę rzucę, będę mył.
Nie, tam jest okienko. Nie, kurwa, maseczki by trzeba było założyć. No. Patrz, tam jest automat. Rzucasz dychę i on ci wypluwa, czy tam dwie dychy. Załóż tą maseczkę, bo człowiek się zapomina, cholera jasna. No i lecimy, dobra, piana power. Jedynka, czerwone. Ogień. Ja cię, brudasie, załatwię. Dach to już przyjdzie, musi ogarnąć, ty. Czekaj, na razie wziąłem piątkę, wiesz? Zobacz, piana power, ciszy. Jezu, on nie był już rozmyty. Kurde, nic. Z wiatrami. Krzysiek, weź go na dachu popsikaj. Ja nie sięgnę. O! Co my tam dalej macie? Mycie woskowo ciśnieniowe, mycie szczotką, nie. Gdzie to się wrzuca? Tu teraz, coś tu wrzucać. Już lecisz. Ale nie tym, ba, zielonym. Teraz ja. To co ty, ten brud nie schodzi? Ja pierdzielę, zobacz. Czekaj, to... Czekaj, to czeka trzeba szota. Trójka, ty. Daj żółty. Szota. Piana słabo trzyma, z tej strony jest. To szóstwo. Dobre. A to do czego jest? Co? Nie wiem. No, można coś tam przeczyć chyba, nie? Kurwa, ale to ujebane. No, trochę tak. No, już piątkę zeżar, świnia. Już piszczy. Czekaj, na razie mu nie wrzucaj, bo on by tak... Wydoicie? Jeszcze leci. Dobra, załaduj mu. No i tą szczotkę naciśnij, tą żółtą. Opchnij go jakoś. No ja. Nie, tu, w góry. A jak kurwa na lodę. I tu naciśnij to żółty. O.
Co? Tylko wrzuciłem kurwa chwila i jest 4,90. No, to jest ma... Tak. Zarabia na siebie maszyna, to czasami trzeba przepłukać, nie? Ale to jest tu można by jak to sam. Można, ale to jest kiedy? Nie będę ten mył, zaraz będą chcieli go kupować. No. Już wczoraj chciał kupić jeden. No i to okulary mi parują. Ciężka to jest robota, ci powiem. Pojedziemy tą samą trasą, to jest na ratach od razu w Grzesiu, tylko za Grzesiu, za Marinkę. Ja już wolę na budowie robić, powiem ci, jak myć te samochody. O kurde, jest. Nie, na razie nie. O kurde. Bo tak nie zdążysz tego pędzić. Nie no. Nie moja wina, że nas okradają. Nie, więcej tu nie przyjadę. Nie był taki ujebany. No ale co to jak ujebany? Co? No tak wygląda, że jakby to palcem wypalić. No ale będzie trochę czystszy, co? Na pewno, bo jak go usłyszę, jak to leci. A ta klapa w tyłu, to już jest mangawy. Tak? To myjemy brudasa. No w ogóle nie był zardzewiały nawet. To brud. No trzeba. Ty byś tylko wrzucał do tego automatu. Albo myjesz, albo pierdolę, kurwa. Starło. Jak on wyczuje, że ty masz hajs, to dopiero cię zdoni. Wrzuć tam coś jeszcze. Naciskłeś? No ten żółty. Poszło. Dzisiaj chodź przejmiesz stery i go trochę na dachu pogłaskasz, dobra? Nikt nie zagląda. Z ciężarówki będą widzieć. Dobra, weź no trochę. O kurde, o, coś to sięgniesz trochę chociaż. O tak i już. Jak nowy. Nie? No i lecimy z pukiwanie. To za tydzień znowu go umyję, to trochę może od tego, nie? Się odchami.
Dobra, będzie? Dobra, spłukiwanie wodą po osmozie. I tu zawsze najbardziej oszukuje. Zamiast spłukiwać, to mi jeszcze piany puści, żeby było trudniej spłukać. Idź tam patrz jak spierdziela. Idź patrz jak spierdziela. Jeszcze pianę puszcza. To gdzie indziej. Ja tu muszę myć, Ile zostało? O kurde. Ile tam rzucasz? Trójkę. No to daj jeszcze, no. I daj tego zielonego. To na samym dole chyba, nie? No, no, no. No. O kurde, patrz tu co się dzieje. Mam szczotą nie dotarłem. A weź samą szczotką tu w tym miejscu daj. Przeciągnij po dachu jeszcze. Ale odrzut co? Jak skałacha. No powiem ci, nie ten wóz. Ja się rodzinę chyba zawołam, żeby zobaczyli. Zażarło. Ile? 15 zł, po 17. Ile jestem? 12 ci winny. O, jeszcze zapomniałem, patrz, tej. Umyć. Dobra. Kurde, coś przecieka chyba. Kurwa, tyle czasu nie myjesz, to... No kiedy, kurde, mam trzy auta i weź to umyj wszystkie.